idziemy wodospad Kamieńczyka zobaczyć. Wjazd tutaj, tak jak byłem pisany, 15 zł, żeby zaparkować. Idzie się darmowo, a tam podobno jakieś zejście jest jeszcze płatne. Zobaczymy. Na razie wygląda to... Na razie wygląda to ładnie tutaj, o tak. Ale już się potykasz już o własne nogi, jesteś zmęczony. Wybraliśmy najkrótsze dojście do tego wodospadu, jako że jednego dnia to ogarniamy. Ale tamten tak wodospad. Jest, i tak jest za długie. I ten? Pół godziny. I pół godziny podobno będzie się szło. Podoba mi się tutaj, bo jest tak słonecznie się idzie, bo tak no, jak super. Wejdziesz w taki las liściasty, jakiś gęsty, a tu jest taki, takie prześwity są. Jest taki, ładny las, jest jakaś polanka i o, i taka ładna, fajna droga. No. No ale tak, ładna droga. Jaki klimat tu jest. Taki... Tu niby jest jasno wszystko, nie? Tu jest jasno. I tu nagle taki czarny las. Jezu, już telefon włączyłem. Sprawdzam kroki. Idziemy. Idziemy. Uff, patrz, jak muchy siadają na mnie. Nabieramy stromości, nie wiem na ile oddaje to nagranie. Cieszysz się, że jest coraz bardziej stromo? Bardzo. Pamiętam, że jak byliśmy ostatnio w górach i wchodziliśmy pod górę, to mówiłeś, że 3 zawały, a dzisiaj jakoś widzę chyba nie ma żadnych zawałów jeszcze. Lepsza kondycja. Poprawiłeś się od tamtego czasu? No jak widzisz. No widzisz. Idę i nie marudzę. I w dodatku jeszcze sam chciałeś pojechać od razu tego samego dnia na drugie wchodzenie. Wtedy byś powiedział, nie, już przez następny rok nigdzie nie, a dzisiaj? Widzisz? Może go dzisiaj na drogę, a później... Nie, później też nie wchodzić, spokojnie. Tak. A wiesz dlaczego to wszystko tak się stało, że teraz tak masz inne podejście? Dzięki mojej motywacji. Nie, po prostu muszę schudnąć. Dzięki mojej motywacji. Nie, twojej motywacji żadnej. Nie kłam. Teraz idziemy po czymś takim sobie. Tu by się przydały chyba takie buty twardsze. Jakbyś miał na pauzę. Tak jak patrzę, to inni ludzie mają twardsze. Ja wziąłem jakieś takie kapcie. Bardzo przyjemnie się tutaj wchodzi. Jest tak... Nie jakoś wymagająco, ale tak, że się czuje, że się wchodzi trochę pod górę. Jest jakiś kąt. Jak drużyna? Kciuki w górę? No. Pokaż w górę kciuka, że dobrze jest. Wolę wyjazdy nad morze. Drużyna, kciuki w górę? Że jest dobrze? Pokaż kciuki. No. Ale jak się bawicie? Nie, mi się wydaje, że bardzo przyjemnie się to wchodzi, nie? Przyjemnie się wchodzi? Strasznie, mam nadzieję, że to już koniec. O, już nie przesadzaj. Jest tak akurat. Uważam, że jest tutaj bardzo przyjemnie i jakbyśmy mieli sobie o tak wbiegać, nie? O tak, tak, tu. Jakbyśmy mieli wbiegać, to mogłoby to być poniekąd wymagające. No dawajcie ze mną. Chodzimy, ale... Co chciałeś mądrego powiedzieć? Że się wbijasz paznokciem, widzimy, ile tego tak łatwo ci się wchodzi. Podoba mi się tutaj, to jest... Drugi dzień tu jesteśmy, jak na razie mi się podoba. Spektakularne, może jakoś specjalnie tu nie jest. No fajnie, no. Niestety są też kraty i tak trochę słabo widać przez te kraty. Ale droga mi się podobała. Droga zrobiła na mnie lepsze wrażenie niż droga ten tam. Droga była straszna. Niż tamten wodospad. A wy jak oceniacie wodospad? O. Ale taki też bez szału. Tamten był też podobny. Bez szału 7 na 10. No to nie tak źle. To jest 7 na 10, no. Spoko jest, tylko że ta krata tak gdzie, tam setka wajdzie mi sobie grzybnie ta krata. Monika 7 na 10, Ola? Nie, cała wycieczka. No to co teraz tutaj jesteśmy? To 3 na 10. Ola? No jest spoko, gdyby ta droga była taka lepsza, no. Nie, właśnie ja drogę daję 10 na 10 bardzo przyjemnie. Taki idealny kąt nachylenia i bardzo przyjemnie. 1 na 1. A ty? 1 na 1. A za wodospad widok? I za jedno. No nie, no serio. Ale tam nie było fajnie. Nie, no jakby nie, te kraty niszczą. Te kraty psują, no. Także droga naprawdę spoko, warto przejść dla samej drogi, a wodospad też przy okazji zobaczyć. Chcesz tam schodzić w tym kasku? No, może być fajnie. Przyjrzałem się temu wodospadowi. Jednak jest spoko. Takie nawet
Takie 8 na 10. Wiesz, jak ten wodospad wygląda? No. Jak to się kupuje takie na prąd. No, ale jest większy. Właśnie się zorientowaliśmy, że... To ja, nie ty. Dobra, ty, że tam byliśmy z tamtej strony i widzieliśmy o tą antenę. I to był ten poprzedni wodospad, gdzie mówiliśmy, że tam 8 km do Czech. To było właśnie po drugiej stronie. Nieźle. To on mówił. Ja, to ja się zjeżdżyłem. No. Ale już od dołu też jest takie ten. Dobra, chodźcie, idziemy. Spróbuj dobrze. No i możemy tak wejść, no. Chodźcie, no. Dobra, no. Chodźmy, no. Już weźcie się uspokój. Chodzi... O, wygląda jak kurna Harley'owiec. Chodzi o to, że tu jest zejście na ten wodospad na dół. Ale trzeba założyć te kaski takie, nie? A te kaski to każdy bierze sobie, zakłada i zdejmuje. Nie chcemy z jakiegoś, wiesz, psza czy czegoś. Ja bym to spryskał czymś. Dobra, ja wchodzę. Dobra, ja też chcę taki worek. Ale to podjechę mam. Poczekaj, bo to trzeba zapłacić. Chodzimy z workami na ten. Na górę. No kurwa, nie wymiałam. Nie jeszcze, zaraz zapłacimy, już nie uciekniemy, no co ty? No. Czekaj, bo to musisz tu do przodu wziąć. Nie mogę bez tego? Nie wiem, ale... Już! Czekaj, no ja też tu wyjrzałam, nie mogę już podleśnę. Kamil w razie czego płacę. To przecież masz worek na ten. A wiesz, że powinieneś mieć pod spodem to pod szyją? Nie mam. Dobra, pokaż się, jak ładnie coś wyglądałem. Nie, to weźmiemy to na tył, poczekaj. Żeby z tego nie dotykało. Powiem wam, że warto było dla samego tego procesu już. 12 zł za osobę jest wejście, schodzimy. Jestem pewien, że nikt nie nagrał takiego ciekawego filmu z tego miejsca. Zostawcie kciuka w górę. Zostawcie subskrypcję, bo takie rzeczy tylko tutaj. Nie trzymamy się zasad. Łamiemy je. O, tu jest lepiej. No to spadł. Tak? No, to nie jest tak. Monika mówiła, że 20 zł kary jest. O, patrzcie, to mu spadł. Moja żona to jest najodważniejszy człowiek, ale tylko jak kogoś poucza. Bo mi się bateria kończy, musisz szybciej, bo mi zabraknie. Ale dobry pomysł miałam z figurkami, nie? No. No tak, ale te kaski naprawdę takie uwalone, jakieś włosy. Dobra, kończę na razie ten materiał, bo zanim moja żona zejdzie, to jeszcze słońce zdąży zajść. Moja odważna żona, patrzcie, jakie pokonała dystanse. Dobra zabawa jest? Jest strasznie. No już nie ma gdzie spać. Fajnie było? Dobra, tu już bie... A no, tam jest jakieś inne. No bo to jest jakaś głupota. Ale w ogóle po co ten kask? Tam było napisane, że trzeba, że jest obowiązkowy. Ale w sumie to nie wiem po co, co tu ma spać na ciebie. To jest definicja odwagi. To już koniec? Jak? Jak? Lepisz się. Trochę krótka ta droga, nie? No spoko. Trochę krótka ta droga, ale była przygoda. Dla takich przygód tutaj przyjechaliśmy. Chodź do mnie. Zobacz, jaka przygoda fantastyczna nam się dzisiaj trafiła. Jesteś zadowolona z tej przygody?
Ale zobacz, jak wodospad. Była wyprawa śmierci. Patrzcie, jaki wodospad ładnie tu sobie wygląda. Jeszcze raz wam nagram. Żebyście nie musieli sami tutaj płacić i... Dla tego pieniędzy na szczęście tej dzieci. Ja widzę tam nawet 1 euro. Powiesz, jak ci się podobało? Warto było? Nie. No nie, no jak nie było warto? Było warto, było śmiesznie, była przygoda. Jest jedna rzecz, która mnie strasznie wkurza. A mianowicie, gdzie nie pójdziecie, gdzie nie dotrzecie, tam zawsze są śmieci. To mnie denerwuje. Wsuje cały efekt. Wszędzie trzeba praktycznie zapłacić, ale jak wchodzisz na górę, to musisz zapłacić, a potem są śmieci. Ej, te kaski faktycznie były brudne strasznie, jak się tak od środka kaski patrzyło. Kaski były w leśne, jakieś ale... mózgi były, włosy były... Ale znaleźliśmy rozwiązanie i to już jest rozwiązanie, które... Ola znalazła rozwiązanie. Założyliśmy worki na psie kupę, super. I teraz możecie już korzystać z tego rozwiązania. Ja uważam, że dzięki tym kaskom była przygoda lepsza. Dobra, a ja chciałem bardziej o tym całej tym zejściu, bo to takie króciutkie strasznie jest. Ale warto pójść na dół, bo widać w końcu ten wodospad bez krat. I można sobie zdjęcia porobić fajne. Nie? Tak. Bo tak z góry to te kraty tak psują efekt. Ale tam na dole to już ładniej to widać. Byłam zmuszona do modlitwy o własne życie, mimo tego, że tego nie robię. Nie, bardzo odważnie ci się udało pokonać tą ciężką trasę. Jest jakaś serwetka? Jest, ale nie ma. Tak już jak wygląda ładnie. To akurat mi światło tak pada, że nie widać. Klatki ziemniaczane z łososiem. Dobra, potem będziemy gadać. Naleśniki ze szpinakiem i z fetą. Pokaż od środka, ja? No, dużo tego szpinaka. Mamy z Kamilem razem. Placuszki po węgiersku w końcu. Tradycyjnie. Dobra, jedziemy za ceną, Monia. To był szpinak. Ja wiem, że ja nie lubię szpinaku. A ty wzięłaś poczepie pierwsze, co wzięłaś? Naleśniki ze szpinakiem i z serem fetą. Ale moja wina jest taka, bo ja nie lubię szpinaku. No ale proporcje były, że było dużo tego szpinaku. Faktycznie, tak Monika pokazała to. Ale naleśnik był dobry i ogólnie, gdybym bardziej lubiła szpinak. Nie no, daję tym naleśnikom 7 na 10. Tylko sos ci nie pasował. Tak, natomiast, ale bo ja jestem bardzo specyficzną osobą, bo to, u mnie to nie jest na pasu. Natomiast myślę, że te z malinami to będą bardzo dobre. Na pewno była miła obsługa, dostaliśmy teraz wodę dla naszych bulldogów, bez żadnego poproszenia, tylko tak, samo z siebie. I pani się uśmiechała, nie? Pani się uśmiechała, szybko dostaliśmy jedzenie, jadłem placka po węgiersku, kosztował 33 zł, Moniki naleśniki 22 kosztowały. Mój placek był bardzo dobry, no nie mogę powiedzieć. Wiadomo, placek ten ziemniaczany zawsze jest taki trochę tłusty i trochę tłusty był, ale nie był aż tak tłusty, mięso było całkiem chude, dużo tego było, sos był spoko. Nie, ja zadowolony jestem, tutaj nie mogę. Ten placek po węgiersku to ja mogę polecić. Ładnie wyglądał bardzo. Kamil, ile dałeś? Bo ty jadłeś tak samo. 33, ile dałeś? 33 on kosztował. Ile dałeś? Nie dałem jeszcze. Oceny ile dałeś? No jeszcze nie dałem za to placka. To bym usłyszeć twoją cenę. Tak między 8 a 8 i pół. Zobacz. Szóstkę? Na raz, no. Drugi raz bym tego nie dał. A ty żeś jeszcze piwo pił. No a piwo było zajebiste. Ale powiedz jakie? Piwo z miodem. Po prostu... Nie wiem jakiej marki to piwo było, na pewno piwo marki piwo, ale ten miód robił wszystko. No piwa spróbowałem też z Kamilem. Zawsze piłem piwo z sokiem, nigdy mi nie przyszło na myśl piwo z miodem. Pomimo tego, że widziałem tam jakieś piwa w puszce z miodem czy coś, ale nawet jak już się napiłem, to nigdy tak nie smakowało jak to, które oni nalali osobno i tego miodu było bardzo dużo. A piwo ile? No za tyle miodu? 3 zł. Moja ósemka, czy 8,5, to jest bardzo wysoka ocena. Nie daję tam dziesiątki, bo zawsze to zostawiam na coś takiego wybitnego, jakby to był jakiś taki total kozak.
A to było po prostu bardzo dobre. Takie no to szóstka jest 8, nic. 8,5. No 8... Nie no, szóstka jest no, ale nic, no dobre. Dla mnie... Nie, nie to no, mówi, to ale mówisz... bardzo dobre mówię było. Bardzo? Tak, ja uważam, że był bardzo dobry ten placek. 8/10. A to nie wiem, co jadłaś i za ile. Jadłam placki za 33 zł albo 33, już nie pamiętam. To były placki ziemniaczane z łososiem. Na zimno łosoś. Na zimno. Weźcie, polcie na smycz. I była do tego śmietana i koperek i troszkę cytryny. Było dobre, no aczkolwiek ten placek taki mało słony i taki tłustawy, no. Placek, tak? Tak. To ile ocena? 8/10. No 8 to całkiem dobrze. Masz nazwę tego lokalu? Nie, tam to poprzednio. 4,6. Co? No, widać coś. To na pewno? Tak. Obudziłam się chwilę temu. Jest 23. Dzisiaj jest trochę mniej spokojnie, jest niedziela wieczór. Ale ktoś tam sobie podpił i w związku z tym żeryja.